Dzień dobry, mam na imię Milena. W wakacje spotkałam się z siostrą książkulą w Sopocie. Otrzymałam między innymi serię książek Marty Guzowskiej na detektywie z tajemniczej 5 wydawnictwa Nasza Księgarnia. Lubię czytać książki detektywistyczne, a te takich się właśnie zaliczają. Głównie bohaterowie Piotrek, Anka, Jaka i Szczur Sherlock rozwiązują wspólnie w każdym tomie inną zagadkę, a autorka co jakiś czas zadaje czytelnikowi pytanie, które sprawdza naszą czujność i umiejętność detektywistyczne. Dzięki temu mamy możliwość poczuć się również jak bohaterowie tych opowieści. Dodatkowo w każdym tomie odwiedzamy razem z bohaterami różne prawdziwe, ciekawe miejsca w Polsce, takie jak dworek rodziny Chopinów w Żelazowej Woli, czy mauzoleum w Rapie. Jednocześnie dowiadujemy się o różnych postaciach i ciekawostkach historycznych. Powstaje już kolejna seria przygód tych samych bohaterów, Detektywy z Tajemniczej 5 kontra Duchy. Pierwsza seria liczy 7 tomów. W nowej pojawiły się już 2, które również przeczytałam. Zmieniła się ilustratorka. Pierwszą serię ilustrowała Agata Raczyńska, a drugą ilustrowała Asia Gwiz. Polecam obie serie, są wciągające i nie można się od nich oderwać. Tym bardziej dziękuję cioci Książkuli, że mogłam przeczytać je jednym tchem.